nad zachodnimi kategoriami, trzeba walczyć z nim ekonomicznie, kulturowo, w inny sposób. I stąd ta pokusa autorytaryzmu. I ona nie wygaśnie, moim zdaniem. To jest, być może, gdyby Zachód się zautorytaryzował, to się nagle Putin stwierdzi, że trzeba być liberałem. To jest możliwe. I Xi Jinping, no to może mniej, bo to jednak to pranie mózgu komunistyczne, ale jest to możliwe. Podczas gdy Putin jest bezideologiczny, to jest człowiek wywiadu. No ale do tego momentu ktoś musi reprezentować tą część autorytarną, ktoś tą część liberalną. Nie sądzę, żeby to się zmieniło. No chyba, żeby właśnie świat Zachodu stał się autorytarny, co jest możliwe, bo obserwujemy bardzo dziwne sytuacje na prawicy i jeszcze dużo gorsze na lewicy w Europie, więc różnie to może być. No to właściwie tyle. Reszta to do dyskusji, jak wiadomo.